Dzień dobry Państwu. Zaczynamy z pewnym opóźnieniem ostatnią część naszej dwudniowej konferencji. Część jest zatytułowana tak, że jeśli się ma odrobinę złej woli, to można dwa zupełnie różne tematy z tego wydobyć. Jeden, od razu mówię, to nie będzie temat naszego panelu, bo ani ja się na tym nie znam, a i nie śmiałbym moich kolegów egzaminować. Temat brzmi tak. Spojrzenie na historię polityki Kremla wobec Polski przez współczesnych historyków. Czyli można to rozumieć tak, jak współczesna historiografia polska, rosyjska, amerykańska i tak dalej, opisuje relacje polsko-rosyjskie w XX wieku. No naprawdę nie będę panów z tego odpytywał i sam też się nie czuję kompetentny. Rozumiem, że chodzi o coś innego. Chodzi o nas, historyków. No dokładnie o nas, historyków chodzi. I chodzi o to, że będziemy zastanawiać się nad elementami stałymi i zmiennymi w ciągu tych kilkudziesięciu lat, oczywiście elementami stałymi i zmiennymi polityki Kremla wobec Polski bez państwa w ostatnich miesiącach I wojny światowej, w okresie międzywojennym i przede wszystkim w czasie II wojny światowej z konsekwencjami na następne w wypadku Polski 45 lat. Pozwolę sobie tytułem takiego krótkiego wprowadzenia, bo naprawdę czuję się niespecjalnie dobrze. Wczoraj moi wybitni koledzy pytali mnie, o co ja ich będę pytał. Powiedziałem, że mam to tutaj i to jest prawda, ale wcale nie jestem pewien, czy mój pomysł, mój koncept na tę rozmowę jest odpowiednio interesujący. Zacznę więc od faktu prostego. W ciągu tych dwóch dni mogliśmy wysłuchać, jeśli ktoś nie wychodził, to wysłuchał 24 referaty. Uzyskał pewną określoną porcję wiedzy nowej i odkurzył sobie w miarę możliwości swoją dawną wiedzę. Ja spróbowałem to podzielić na kilka części mniejszych, chronologicznych i spróbować z kolegami, z panami poszukać tych elementów wspólnych i odmiennych. Otóż pierwszy okres, mimo że po środku jest rok 18, który jest dla historii Polski szalenie ważny, przyjąłbym okres 17-21. Czyli od rewolucji październikowej do pokoju Ryskiego, do zakończenia wojny polsko-radzieckiej, polsko-bolszewickiej i to byłby pierwszy. Polski albo nie ma jako państwa, albo jest państwem w stadium budowy z płynnymi granicami, z dużymi problemami, no i jak wiemy z wielkim zagrożeniem w sierpniu roku 1920. Potem jest okres względnie spokojny, 1921-39. I tutaj możemy, moim zdaniem, to będzie pytanie do panów, jestem ciekaw waszego zdania, mówić co najwyżej bo w tym pierwszym okresie ewidentnie jest zamysł ruszenia spod bryły świata, zamienienia Polski albo zlikwidowania jej, ale w każdym razie jakiegoś radykalnego przekształcenia. W tym okresie 21-39, wydaje mi się, ale to też pytanie do panów, możemy mówić co najwyżej o planach, projektach, symulacjach i to też zważywszy relacje polsko-radzieckie nieoficjalnych, tajnych, poufnych, w państwie rządzonym w taki sposób, jak był stalinowski Związek Radziecki, nawet nie można mówić o wolnej prasie, bo w krajach wolnych
może się ukazać w jakiejś gazecie spekulacja, że jakbyśmy zrobili tak, to mielibyśmy siak. Ale starsi pamiętają, że u nas się gazety nie różniły. Komunikaty Polskiej Agencji Prasowej były takie same od Trybuny Ludu po Słowo Powszechne, jak był odpowiedni historyczny moment. Także tutaj byłby ten okres co najwyżej planów, projektów, symulacji. Tu nie ukrywam, że liczę troszkę na naszych kolegów zza wschodniej granicy, że nam może coś tutaj w miarę możliwości będą w stanie powiedzieć. No ale od Warszawy jest na wschód. Helsinki też. 39-41 i tu znowu możemy dyskutować, jak najlepiej to nazwać, ale myślę, że będziemy dyskutować między aneksją, zaborem, okupacją, włączeniem do Związku Radzieckiego. Każde z tych pojęć znaczy coś troszkę innego, ale też to ostatnie wyrażenie, włączenie do Związku Radzieckiego, wiemy jak się dokonało, wiemy jak było realizowane i wiemy, że z prawem międzynarodowym, zresztą zabory zwykle nie mają. Później wydaje mi się, że warto by chwilę poświęcić na wyodrębnienie okresu takiej rzeczywistej walki o władzę. Tu dzisiaj ktoś mówił o lewicowej alternatywie, komunistycznej alternatywie. To byłyby lata 41, oczywiście od czerwca do roku 44, no właściwie do powstania PKWN-u, do początków Polski Ludowej. Mimo, że ktoś tutaj to dzisiaj, no może nie wyśmiał, ale potraktował jako fakt ze sfery niebytu historycznego, chciałbym spróbować namówić nas, was, panowie, na rozmowę o czymś, o czym tak naprawdę nigdy nie rozmawialiśmy. Rzucamy to jako oczywistość. Czy waszym zdaniem w ogóle realna, kiedykolwiek możliwa była koncepcja tej naszej republiki? Czy jest to kompletny fantom, legenda, mit, czy też ma to realne umocowanie? Tu przyznam się, ja jestem bezradny, wielokrotnie o tym pisałem, ale tak bardzo ogólnie, bo po prostu z tyłu głowy diabeł mówi, że gdyby przecież Stalin chciał, to byłaby 17, 18, 19 republika, co by przeszkadzało, żeby była węgierska, socjalistyczna, republika radziecka, czechosłowacka i tak, przecież nic by nie przeszkadzał. Tak, też oczywiście, to wszystko przecież było do zrobienia, jeżeli nie zostało, a może nie było, ale jeżeli nie było, to dlaczego? Czy co, na republiki radzieckie Stany Zjednoczone z Wielką Brytanią rozpoczęłyby III wojnę światową ze Związkiem Radzieckim? Nie wydaje mi się. Raczej przypuszczam, że łyknęłyby tak, jak łyknęły ich wasalizacje. I wreszcie ostatnia kwestia, która gdzieś tam też kręci się, widzimy ją, a jednocześnie należy do historii, powiedzmy, półjawnej, może nie tajnej, bo tutaj nie będziemy zajmowali się służbami specjalnymi, wywiadami, kontrwywiadami, ale wydaje mi się, że puentą takiej konferencji powinno być, przynajmniej mówię, to jest moje odczucie, próba zastanowienia się wspólnego na głos, jakie były stopnie i kanały podległości. Partia, wojsko, bezpieka, to nie trzeba być mądrym, żeby wyrecytować na raz, dwa, trzy. Ale czy były jakieś inne? Czy zgodzilibyśmy się, że jednym z elementów spajających blok radziecki była gospodarka? Na długo wcześniej, czy pomysły gospodarcze, w tym znaczeniu gospodarka, rozwiązania gospodarcze, na długo wcześniej przecież zanim powstała Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, bo reforma rolna była robiona możliwie jak najszybciej, prawie natychmiast.
Czy wobec tego były też jeszcze jakieś inne spoiwa? No oczywiście można powiedzieć ideologia, ale ideologia bez siły, bez przemocy, bez terroru, bez cenzury i tak dalej, wydaje się, nigdzie sama z siebie nie zwyciężyła. Jakoś trudno mi znaleźć przykład rewolucji, która tylko posługując się ideologią, słowem pisanym, odniosłaby sukces. Raczej niestety, jak mi ktoś powie, że Solidarność, to powiem, że to też jest do dyskusji. Krwi nie było, chociaż była, strzelanie też w jakiejś skali było, ale to nie o to mi chodzi zupełnie. Chodzi mi oczywiście o formację komunistyczną, która nigdzie się nie zdarzyło, by przejęła władzę bez przemocy, bez terroru, bez rozwiązań tego typu. Ja myślę, że bez podziału na będziemy się bawić gospodarze i goście, chciałbym zaproponować kolegom rozmowę. Proponuję pierwszą rundę, ponieważ od razu powiem, ja nie dopuszczę sali do głosu. Żeby nie było od razu żadnych złudzeń. Kto liczy, że zabierze głos, niech sobie wyjdzie i nie traci czasu na słuchanie nas. Ale to jest nasza godzina, a raczej kolegów. I tutaj nie będę tego czasu odbierał nam na to, żebyście państwo zabierali głos. To co, Andrzeju, zaczniesz? Dziękuję bardzo. Spróbuję, chociaż mam zupełnie inny pomysł na to, czy miałem inny pomysł na to, o czym mamy rozmawiać. Mówimy o relacjach polsko-rosyjskich w znaczeniu, trzeba pamiętać, podwójnym, to znaczy relacjach struktur, państw, instytucji, organizacji i ludzi, czyli społeczeństw, Polaków i Rosjan. Otóż wydaje mi się, że no, te relacje istnieją w taki sposób ciągły, co najmniej od końca XVI wieku, czy nawet wcześniej, prawda? Od XV wieku. Więc nie sposób, wydaje mi się, wyabstrahować samego komunizmu rosyjskiego, czyli bolszewizmu, od ciągu historycznego. Nie jestem wprawdzie wielkim zwolennikiem tez Pipesa czy Kucharzewskiego, że od białego do czerwonego caratu to wszystko było jeden ciąg, nie mający żadnej jakiejś przerwy. Niemniej wydaje mi się, że można by powiedzieć w ten sposób, że w stosunkach polsko-rosyjskich na obu tych płaszczyznach decydowała geopolityka, czyli położenie. I to niezależnie od tego, czy będziemy mówili o Imperium Rosyjskim, czy Imperium Sowieckim, a stało się ono po 1945 roku na pewno imperium, czy też mówimy o rewolucji. I rewolucja, i imperium zawsze ma na zachodzie Polskę i Polaków. I musi coś z nimi zrobić, jakoś z nimi się ułożyć, albo im się podporządkować, albo ich sobie podporządkować, albo znaleźć jakiś modus vivendi. I w tym wszystkim jest dosyć istotne, chociaż o ile wiem, niezbadane, być może dlatego, że jest niezbadywalne, co w tych relacjach było ważniejsze. Znaczy na pewno poczucie konfliktu, a nawet wrogości jednej strony do drugiej. Ale co było ważniejsze? Czy była to wrogość etniczna, czy wrogość polityczna? To znaczy, czy Polacy byli traktowani jako zły naród i w związku z tym mamy z nim złe stosunki, czy też dlatego, że Polacy przeszkadzali w realizacji jakichś planów, czy imperialnych, czy rewolucyjnych. Przenosząc się na nasze podwórko, można powiedzieć tak, na pewno jest pewna grupa etniczna, wobec której Polacy odczuwają wrogość etniczną.
to są Cyganie. Nie ma powodów, żeby były polityczna wrogość wobec Cyganów. Żadnej. Wobec Żydów już można szukać, prawda, Żydokomuna i tak dalej, i tak dalej. Wobec Cyganów to jest czysta etniczna wrogość, która do tej pory istnieje. I otóż jedno z tych pytań jest, na które nie ma, ja nie znam przynajmniej odpowiedzi, na ile poczucie tej obcości mogło się przekształcić we wrogość, a ta wrogość, jeżeli ona była, niewątpliwie musiała wpływać i w jakiś sposób wpływała na instytucje państwowe, na państwo, na organizacje społeczne, na media, na literaturę piękną i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że ten okres sowiecki także należy widzieć w tym kontekście, prawda? Że dla rewolucji bolszewickiej i tu ten pierwszy okres byłby 17-21. Polska była miejscem, które było niezwykle ważne po to, żeby rewolucja mogła osiągnąć swój cel, czyli zwyciężyć na całym świecie. Żeby to osiągnąć, musiała najpierw, wedle tamtejszego sposobu widzenia, dotrzeć do Europy Zachodniej, która była wówczas wciąż jeszcze jądrem świata cywilizowanego. No więc właśnie, a po drodze była Polska. I albo ta Polska pójdzie razem, a jeżeli nie, no to trzeba ją pokonać. I tutaj ta geopolityka była rewolucyjna, geopolityka była oczywista, prawda? Ale sytuacja w pewnym sensie powraca w związku z przebiegiem II wojny światowej, prawda? Gdzie też zajęcie czy panowanie nad Polską było bardzo ważnym elementem w funkcjonowaniu Imperium Sowieckiego. Jeżeli ono miało mieć wpływy w zachodniej Europie, albo ją opanować wprost, albo ją wykorzystywać, no to Polska musiała wyrazić albo zgodę, albo zostać pokonaną. Więc ja bym widział, że to jest pewna jednak ciągłość, która no co najmniej od Piotra I jakoś funkcjonuje, prawda? Że ta Polska przeszkadza Rosji, która jest krajem, narodem ekspansywnym po prostu. I Polska, tak powiem, no, źle leżała. Więc to jest jedna rzecz, o której sądzę, że znaczy, o której chciałbym powiedzieć po prostu, jakby uzmysłowić ją Państwu i sobie przy okazji także. Jeżeli chodzi o te szczegółowe kwestie, które tutaj podsunąłeś, to oczywiście no nie będziemy mieli czasu, żeby o wszystkich po kolei mówić. Ja chciałbym zatrzymać się chwileczkę nad problemem 17 Republiki, czy tam 18, czy coś, bo zależy od tego, czy Republikę Karelofińską traktujemy jako republikę, czy jako twór taki przejściowy. Otóż ja sądzę, że gdzieś do 1945 roku, a może nawet jeszcze troszkę później, wciąż funkcjonował takie wyobrażenie, że ta ekspansja rewolucyjno-imperialna, bo taka ona się stała, polega na poszerzaniu istniejącego państwa komunistycznego. I to był, tak powiem, dowodem empirycznym było to, co się działo w latach 39-40, prawda? Że włączano Kresy Polskie, Besarabię, kraje nadbałtyckie. Natomiast po 45 roku stawało się jasne, że to nie o to chodzi i chyba w Moskwie zdawano sobie z tego sprawę, że po prostu jest to dysfunkcjonalne, ażeby tworzyć takie ogromne państwo, że to należy inny system zastosować. Ale także być
być może tutaj odegrały rolę również pewne czynniki historyczne. Ja przypomnę anegdotkę opisaną we wspomnieniach Iwana Majskiego, który był ambasadorem Związku Sowieckiego w Moskwie, w Londynie, przepraszam, oczywiście. I kiedy w 1940 roku Foreign Office go wezwało, żeby mu złożyć formalny protest przeciwko włączeniu Estonii, Łotwy i Litwy do Związku Sowieckiego, Mański opowiedział, chyba Iden już wtedy był ministrem spraw zagranicznych, opowiedział taką anegdotkę, no, że był taki syberyjski chłop, dosyć bogaty, samotny, żona umarła, dzieci nie mieli i nagle ciężko zachorował. Leżał w łóżku, już wszyscy myśleli, że on zaraz umrze. I przyszedł jeden sąsiad, zabrał krowę. Drugi sąsiad przyszedł, zabrał konia. Potem się zjawił jeszcze jakiś inny, zabrał mu szafę. I nagle chłop ozdrowiał. No to co on ma robić? Poszedł do sąsiada, odebrał krowę, odebrał konia i odebrał szafę. A myśmy odebrali Estonię, Łotwę i Litwę, które należały do Rosji przed rewolucją. No to jest ta ciągłość. Majski to pisze we swoich wspomnieniach, więc zakładam, że to nie jest po prostu taka czysta anegdotka. Proszę. Nie, nie. On we swoich wspomnieniach relacjonuje swoją rozmowę z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii latem 40 roku, gdzie tam to wszystko wyłożył. Więc przez wiele lat tą 17 Republikę traktowano właśnie, że Rosja odbiera to, co do niej należało. To, co kiedyś jej było, to ona ma prawo przecież odebrać. Ozdrowiała, stała się silna, wobec tego chodzi i zabiera, odbiera to, co kiedyś jej ukradziono. No, no więc właśnie, dlatego wynik II wojny światowej zmienił tą sytuację, że Związek Sowiecki był zbyt silny na to, żeby tylko odebrać to, co mu kiedyś ukradziono. Był na tyle silny, że mógł brać następny. Ale wobec tego musiał zachować jakieś formy. Prawda? Nie mógł powiedzieć, Praga była moja, oddajcie mi Pragę. Prawda? Albo Kraków, też nigdy nie był przecież rosyjski. No więc to są dwie kwestie, które chciałem poruszyć. Profesor Paczkowski zostawił taką lukę charakterystyczną, idąc zresztą za profesorem Meisslerem, znaczy ten okres, umownie mówiąc, 21-39, który mnie jako takiego szeregowego uczestnika tej konferencji, który wysłuchał wielu interesujących, kompetentnych referatów, no ja powiedzmy jestem laikiem, który się pewnymi rzeczami trochę interesuje i szukam jakichś odpowiedzi, nie zawsze te odpowiedzi mnie jakoś tutaj zadowalają. Ten okres właśnie środkowy wydaje mi się najciekawszy, dlatego że on jest najbardziej mętny, taki niejasny. Bo w tym pierwszym, no to sytuacja jest klarowna. Jeżeli weźmiemy tytuł tej konferencji, to należy rozumieć w ten sposób, po co były Kremlowi struktury komunistycznie, niezależne od tego, jak one się nazywały, no to w latach walki Polski o granicę, w latach jak gdyby marszu Rosjan na zachód, sprawa była klarowna. Komuniści byli potrzebni ci na ziemiach polskich po to, żeby przygotowywali jak gdyby grunt do przyjścia Armii Czerwonej, żeby przejmowali przy pomocy tej armii władzę, prawda, i budowali tutaj jakiś nowy porządek. To się zakończyło wraz z Traktatem Ryckim. W Związku Sowieckim zaczęły się wtedy jak gdyby pewne takie polaryzacje polityczne i jak wiemy pomału Stalin zwyciężał w walce politycznej z Trockim, a takim jak gdyby głównym
wyróżnikiem różnic poglądów między nimi, to było to, że Trocki uważał, no to mówiąc trochę w uproszczeniu, że nie można zbudować socjalizmu w jednym kraju, że to musi być proces taki, który ogarnie całą Europę, a Stalin tak pragmatycznie do tego podchodząc, uważał, że należy spróbować ten socjalizm w jednym kraju zbudować. Więc Stalin jak gdyby zwyciężał, ale pamiętajmy, tutaj takie pytanie nie padło, że te nadzieje na rewolucję europejską, one nie wygasły w 21 roku wraz z zakończeniem wojny z Polską. Jeszcze potem przyglądano się bardzo uważnie i żywiono jakieś pewne nadzieje związane z sytuacją w Niemczech, prawda, aż do dojścia właściwie Hitlera do władzy wydawało się, że Niemcy są tym miejscem, gdzie komuniści będą się mogli poważyć na przejęcie władzy, że tam wybuchnie jakaś rewolucja. Ale charakterystyczne jest to, że w latach 20. właściwie już w tych kalkulacjach Kremla patrzącego na Berlin, to ci komuniści polscy już nie odgrywali większego znaczenia. Raczej inaczej, to znaczy Kreml sondował kanałami dyplomatyczno, takimi oficjalnymi, stanowisko rządu polskiego w kwestii, czy w razie gdyby Armia Czerwona chciała pójść do Berlina, pomóc tamtejszej rewolucji proletariackiej, to czy Polska przepuści wojska przez swoje terytoria, prawda, bo tutaj zgoda Polski była możliwa, a czy była potrzebna. Komuniści natomiast nie odgrywali w tych kalkulacjach rosyjskich jakoś wielkiego znaczenia. Moje jak gdyby tutaj pytanie jest takie, że trzeba by się zastanowić, w jakim stopniu badania dziejów KPP, KPRP, KPP pokazują intencje Kremla w takiej skali globalnej. Czy te badania szczegółowe, które są tutaj prezentowane u nas i były na tej konferencji, wskazują na jakieś takie jak gdyby pewnego rodzaju konkrety w tym zakresie. To jest temat obszerny, ja tylko skupię się na takich trzech, czterech elementach. Pierwsza rzecz, no KPP, czy KPRP, no będę używał dla uproszczenia tylko nazwy KPP. KPP była, jak wiadomo, tutaj wielokrotnie mówiono na tej konferencji, partią niezwykle skromną liczebnie, taką marginalną, prawda, w początku II Rzeczpospolitej. Jeżeli się przyjrzymy programowi KPP, który był oczywiście układany w porozumieniu, czy tam pod dyktando niekiedy Kominternu, no to jest oczywiste, że KPP była taką partią zmarginalizowaną na własne życzenie, bo z takim programem nie mogła uzyskać, już nie mówię dużego, ale jakiegoś względnie znaczącego poparcia społecznego. Szermowanie hasłem tam rozbicia tego państwa, jeśli chodzi o terytoria, tam negowanie zasadności służby wojskowej, no różne takie hasła antypaństwowe. No jasne, że w społeczeństwie polskim, niezależnie od jego zróżnicowania politycznego, one nie mogły zyskać poklasku. Więc po co taka partia była Kremlowi, która się sama jakby ustawiała gdzieś tam w kącie? Druga rzecz z tym związana, że KPP poza pewnymi epizodami, nie będę o nich mówił, bo nie chcę się rozgadywać, nie miała, jak się okazuje, zdolności mobilizowania mas, wywoływania jakiegoś takiego szerokiego fermentu społecznego w takim stopniu, jak to potrafiły robić takie partie jak Narodowe, czy ugrupowania, obozy, jak Narodowa Demokracja, czy zwłaszcza w latach 30. Ruch Ludowy, prawda, który no właśnie postawił Polskę przed jakąś perspektywą wojny domowej. KPP, jeszcze raz powtórzę, poza takimi drobnymi epizodami, takiej zdolności nie posiadała. W latach 30., kiedy się trochę jak gdyby tak poluzował ten jej rygoryzm ideologiczny, to wiemy, że KPP jakoś próbowała zaistnieć na scenie publicznej. Wcześniej był tylko jeden taki przypadek, kiedy jakoś tam, mówiąc nieprecyzyjnie, poparła przewrót majowy, ale szybko została zdyscyplinowana przez Moskwę i właściwie się znowu tam zamknęła w jakimś tam kącie. W latach 30. rzeczywiście komuniści zaistnieli nie w takim jak gdyby porządku jawnego działania pod własnym szyldem, ale zaistnieli w takich inicjatywach typowo inteligenckich. Tam zakładali jakieś pisemka, które propagowały pewne bardzo radykalne lewicowe ideologie, dokonali jak gdyby jakiegoś takiego desantu do Związku Nauczycielstwa Polskiego, ale te inicjatywy dość szybko zostały jak gdyby opanowane przez władzę, a to, że one w ogóle miały miejsce, to dowodziło takiej pewnej tolerancji władz wobec nie tyle
komunizmu i partii komunistycznej, co wobec pewnych intelektualistów, pewnych takich jak gdyby prądów intelektualnych o zabarwieniu komunistycznym. To jest kwestia jeszcze, do której wrócę za chwilę. Jeśli chodzi o użyteczność KPP, tutaj jest moim zdaniem niedoceniona w tych badaniach, których rezultaty tutaj przedstawiano. Mianowicie użyteczność KPP jako takiej struktury używanej przez sowiecki wywiad. No wiadomo, że Związek Sowiecki budował siatki szpiegowskie w różnych krajach, miał pretensje do odgrywania wielkiej roli w Europie, do mocarstwowości od pewnego momentu i w Polsce też musiał mieć jakąś swoją agenturę. Gdyby, oczywiście zawsze jest tak, że wywiad szuka oparcia w środowiskach, które są potencjalnie sprzyjające temu państwu, który ten wywiad prowadzi. Ale byłoby głupotą ze strony Moskwy, żeby tych potencjalnych swoich szpiegów, agentów rekrutowała głównie wśród komunistów, no bo komuniści byli z natury rzeczy pierwszymi podejrzanymi w oczach polskich służb. W związku z czym prawdopodobnie trzeba było budować tą siatkę także w oparciu o inne środowiska. To nie jest jasne dla mnie przynajmniej w tych badaniach, które były prowadzone, właśnie w jakim stopniu ten wywiad sowiecki tutaj rzeczywiście spożytkował tą swoją jak gdyby taką sympatyzującą z nim strukturę komunistyczną, a w jakim stopniu zdobyło wiadomości przez pozyskiwanie innych środowisk. No zresztą, jak wynika z różnych akt policyjnych, prawda, tam często policja, zwłaszcza na ziemiach wschodnich, łapała jakichś tam członków partii, prawda, oskarżała ich o szpiegostwo, to byli jacyś tam fornale, prawda, jacyś tam drobni rolnicy i tak dalej. Jakie oni wiadomości mogli przekazywać Moskwie poza jakimiś nastrojami, które są oczywiście ważne, ale to nie były wiadomości strategiczne. Następny element, czy KPP była użyteczna, gdyby Moskwa miała takie intencje w destabilizowaniu sytuacji wewnętrznej w Polsce. I tutaj znowu, jeżeli przyjrzymy się pewnym takim jak gdyby epizodom mniej czy bardziej znaczącym, to wydaje się, że nie. Że wydaje się, że nie. Dlatego, że tutaj była mowa o terrorze, prawda, stosowanym przez komunistów jako metodą walki politycznej. Ja się pytałem, czy to, jaki był sens tego terroru, co on miał jakby przynieść, bo zabicie człowieka, no jakby powinien przynieść jakieś konkretne efekty polityczne. Nie było przypadku w II Rzeczpospolitej no takiego scenariusza, żeby akt terroru miał wstrząsnąć państwem. On miał jak gdyby tam pokazać jakąś mściwość, prawda, organizacji podziemnych wobec działania tego państwa. Na takiej zasadzie Ukraińcy, nacjonaliści ukraińscy zabili ministra Pierackiego, ale nie liczyli na to, że po zabójstwie tego Pierackiego to wybuchnie jakaś rebelia w Galicji Wschodniej. Tak samo komuniści, nawet w głośnym przypadku wybuchu w Cytadeli, nie zakładali, że właśnie ten akt terroru, prawda, będzie jakimś zaczynem rewolucji zwłaszcza. Te akty terroru, jak żeśmy usłyszeli, one były głównie skierowane w stronę tam zabijania konfidentów, agentów policji i tak dalej, i tak dalej. Czyli to nie był taki terror polityczno-ideologiczny. W związku z tym, a jeśli były jakieś takie momenty, kiedy ta stabilność niektórych rejonów kraju, tak jak na województwa wschodnie w latach 23-24 była pod znakiem zapytania, no to jak dzisiaj wiemy z badania, że wtedy też już trochę o tym wiedziano, no to te akty, prawda, tego niepokoju wnosiły siły takie dywersyjne przechodzące za wschodniej granicy. Dlatego Polska powołała do życia Korpus Ochrony Pogranicza i to się właściwie wtedy skończyło, prawda? Czyli tutaj komuniści właściwie jakiejś poważniejszej roli, moim zdaniem, użytecznej dla Moskwy nie mogli odegrać. I teraz, a Moskwa tą strukturę komunistyczną, no nie tylko w Polsce, prawda, utrzymywała przy życiu, jak słyszeliśmy, finansowała, mieli pieniądze i tak dalej. Po kiego licha to robiła? No i teraz jeśli chodzi o intencje Moskwy, prawda, tutaj takim pewnym tropem, którym możemy pójść, to jest na przykład zbadanie, ale znaczy wyciągnięcie jakby pewnych wniosków z badań, które już są. Wiemy, że część działaczy komunistycznych różnego szczebla przechodziło takie przeszkolenie w Moskwie, w różnych tam szkołach kominternowskich, prawda? No i czego oni się tam uczyli? Tam historycy, którzy o tym piszą, wymieniają przedmioty, które były tam wykładane, tam z marksizmem,
jak gdyby na czele, historię ruchu robotniczego i tak dalej. Brakuje mi takiego pytania, kogo chciał ten Kominter tam wyszkolić? No, dywersantów, sabotażystów, czy może przyszłych ministrów jakiegoś rządu komunistycznego w Polsce? Nie ma odpowiedzi na to, a wydaje się, że takich jak gdyby szkolono jak gdyby ogólnie, żeby stworzyć z nich takich zdyscyplinowanych działaczy partyjnych, no bo Gomułka tam przechodził takie szkolenie wojskowe, granatem rzucał, czy umiał rozebrać pistolet. No ale właśnie każdy działacz konspiracji powinien takie rzeczy umieć, no, i powinien umieć strzelać. Więc tutaj nie ma niczego w tym jakiegoś nadzwyczajnego. Oczywiście pamiętajmy, że jak gdyby profil państwa komunistycznego jest trochę inny niż w tamtym okresie takiego jak gdyby rewolucyjnego wzniesienia, że się nie wymaga jak gdyby kompetencji od ministra tam jakiegoś, od gospodarki, prawda, takich jak gdyby właśnie polegających na wykształceniu, prawda. To dopiero z czasem jakoś tam przychodzi niekoniecznie. W związku z tym, jak gdyby ten działacz przeszkolony w tych szkołach, no mógł teoretycznie sprawować każdą funkcję, ale to nie było przygotowanie jakiejś kadry założycielskiej nowego komunistycznego państwa, tak jak to robili Żydzi w latach 30. w Palestynie, licząc, że jak się zmieni sytuacja, to rzeczywiście mogą tutaj sięgnąć po niepodległość. Jak powstało w 1948 roku państwo pod nazwą Izrael, to te agencje różne żydowskie, które tworzyły takie struktury pod szyldem działalności społecznej, to się przemianowały, prawda, i jak ktoś, kto stał na czele jakiejś tam izby handlowej, zostawał ministrem handlu, prawda, bo on był do tego wcześniej szkolony. Więc wydaje mi się, że tutaj jest pewna jednak możliwość analizy, odczytania jakichś intencji Moskwy i idąc w tym kierunku, już kończę, ale odwracając trochę punkt widzenia, i patrząc na to wszystko od strony jak gdyby historii samej KPP, to chciałbym tutaj wygłosić taką pochwałę przewrotną Stalina. Znaczy w tym sensie, że uważam, że rozwiązanie KPP było krokiem logicznym i potrzebnym. Dlaczego? Dlatego, że ta partia w takiej postaci, jak ona istniała właśnie od połowy lat 20. przynajmniej, potem w latach 30., no była, bo chodziło o to, żeby partie komunistyczne były we wszystkich miejscach na świecie, ale z punktu widzenia polityki Moskwy, to ona nie była specjalnie do czegoś przydatna, bardzo konkretnego. Można było jak gdyby ją obejść, prawda, zbudować właśnie siatkę wywiadowczą przez jakieś inne środowiska, czy nawet działać destabilizująco poprzez no właśnie jakieś nasyłanie nowych dywersantów. To niezależnie od tego, jak to byłoby technicznie możliwe, to taka droga była. Natomiast ta partia stawała się dla Stalina takim obciążeniem z dwóch powodów. Pierwszy, tutaj odwrócę to rozumowanie, które jest najczęściej tutaj przywoływane i na tej konferencji również było prezentowane, gdzie mówiono, że, prawda, że tam Stalin uwierzył, czy może nie uwierzył, ale tak jak gdyby udawał, że wierzy, prawda, że ta partia została przeżarta przez polską agenturę i tak dalej, i tak dalej. Otóż taki był incydent w 1931 roku, kiedy to redakcja takiego komunizującego czasopisma, to się nazywał Miesięcznik Literacki, gdzie właśnie byli tacy różni poeci, artyści, pisarze, którzy z tym komunizmem sympatyzowali albo wręcz tam po cichu byli członkami partii, ona została aresztowana, wsadzona ich do więzienia. Siedzieli tam parę dni w areszcie śledczym, tak to się nazywało, prawda? Po kilku dniach była wielka taka afera, mianowicie ktoś im przysłał z zewnątrz paczkę wielką żywnościową. W tej kaczce, w paczce była gęś, wódka, prawda, i tak dalej. Naczelnik więzienia się zgodził na to, żeby oni odbyli libację, tylko powiedział, że nie wolno im się częstować, dzielić z innymi więźniami. Na wszelki wypadek ich wsadził do celi, gdzie odsiadywał karę ktoś skazany na dożywocie za morderstwo i był przykuty łańcuchem do ściany. Ale libacja się odbyła. I teraz są dwie takie jak gdyby wersje, kto za tym stał. Według jednej to generał Wieniawa Długoszewski, adiutant, prawda, Piłsudskiego, enfant terrible, szalony kawalerzysta o takiej wielkiej fantazji, to on miał to wszystko zaaranżować, prawda, i załatwił sprawę gładko. Ale według innej, bardziej prawdopodobnej, którą podaje w swoich listach Kazimierz Wierzyński,
to takim właśnie człowiekiem, który to ułatwił, był Władysław Korczak, wiceminister spraw zagranicznych, stary socjalista, który pamiętał tych różnych działaczy właśnie aktualnego aktywu komunistycznego, no z tej jak gdyby przeszłości. Zresztą we wspomnieniach czy relacjach różnych pamiętnikarskich oficerów drugiego oddziału z czasów wojny bolszewickiej czy z czasów w ogóle walki o granicę pojawia się taki motyw, prawda, że jakiś tam posterunek żandarmerii czy gdzieś tam w terenie, prawda, mówi, że do miasteczka przybyły trzy podejrzane osoby. I nie wiemy, kto to jest, ale być może to są jacyś dywersanci i tak dalej. Nie potrafią zdobyć nazwisk, ale wysyłają do Warszawy rysopisy tych osób. A oficer drugiego oddziału czyta, mówi, no przecież znam tego faceta, prawda? Razem byliśmy tam gdzieś w Kijowie, prawda? Więc ja nie twierdzę oczywiście, że KPP była przeżarta przez polską agenturę, broń Boże, ale twierdzę, że ten jak gdyby aktyw założycielski tej partii, on był jak gdyby bardzo wmieszany w ten polski pejzaż. Pamiętajmy, że często to byli przecież działacze byłej PPS Lewicy, prawda? PPS Lewica no to miała coś tam wspólnego z PPS Frakcją Rewolucyjną, prawda? Niezależnie od tych różnych podziałów, to oni się jak gdyby trochę tam znali, jak gdyby byli rozpoznawalni wzajemnie. Dla Stalina, prawda, taka sytuacja była dość no niewygodna, prawda? Trzeba było się od tego odciąć, zbudować nową strukturę. Nową strukturę także z drugiego powodu, który był istotniejszy, mianowicie, że ta KPP, prawda, ona od pewnego momentu była, jak żeśmy tutaj słyszeli, no, przepojona walką wewnętrzną, prawda? Walką między różnymi, między dwoma głównymi frakcjami, ale to się nie tylko do tego sprowadzało, prawda, i ciągle tam się działy jakieś takie właśnie rzeczy na zasadzie walki ideologicznej, walki personalnej, walki politycznej. Niektórzy działacze z tego wysokiego szczebla, ci, którzy niezależnie od tego, czy oni stali na czele większości czy mniejszości, mieli takie ambicje bycia teoretykami marksizmu, tak jak Julian Leński, prawda, pisał jakieś broszury, którym miały ten marksizm jakoś tam wzbogacić, po marksistowsku objaśnić sytuację. To było zjawisko, które się później już nie powtórzyło, prawda, bo żaden z działaczy PZPR w czasach PRL-u no, nie wydał jakiegoś dzieła, prawda, które wzbogaca nawet pozornie marksizm, prawda, jakieś przemówienia wydawane. No ale to, ale on nie był politykiem rządzącym, jak gdyby. Więc dla Stalina to też była taka sytuacja no, mało komfortowa. W związku z tym, jeszcze raz powtórzę moją tezę, on nie miał właściwie racjonalnego wyjścia, poza tym, żeby zbudować partię od nową i zamiast tych takich właśnie trochę mędrków, prawda, kłócących się, takich trochę obciążonych przeszłością, zbudować partię, która będzie zdyscyplinowana, która będzie wykonywała rozkazy i tak dalej, i tak dalej. Taką partię stworzył, tylko popełnił chyba jeden błąd. Mianowicie, że bo PPR też miała być partią założoną przez Moskwę i sterowaną, kontrolowaną przez Moskwę, ale potem wskutek sytuacji czysto technicznej, prawda, zerwania łączności, ta PPR się trochę wyalienowała, prawda? I w związku z tym, bo Stalin powinien chyba w sumie zrobić w ten sposób, że jak już zbliżało się zajęcie ziem Polski, to tych z PPR-u gdzieś tam odesłać, prawda, śladem Berlinga przynajmniej, na jakąś rekonwalescencję w sanatoriach, a oddać władzę tym, którzy przyszli z Armią Czerwoną. Wtedy sytuacja byłaby klarowna z punktu widzenia pewnej koncepcji. A tak to się powstał jak gdyby taki pewien nowy bałagan i być może wtedy to właśnie pytanie o to, czy może być to kolejna Republika Sowiecka, to przestało być aktualne, bo za dużo było zamieszania w samym obozie komunistycznym i później to miało swoje konsekwencje w dalszej historii PRL-u. Dziękuję. U was jest mikrofon? No, słyszeliśmy, że tak powiem, polską wersję historii. Teraz chciałbym prosić naszych kolegów, jednak się będę upierał, że za wschodniej granicy, mimo że Andrzej Paczko... To sąsiadów ze wschodu. Nie, w każdym razie poważnie o próbę spojrzenia od strony rosyjskiej, radzieckiej na te problemy. Jako pierwszy proszę bardzo pan profesor Nikita. O Jezu. Pietro.
Czy mogła Polska stać się 17. Republiką? Oczywiście to trochę artystycznie jest zwiększone, ale tylko na pierwszy rzut oka, bo wyżej czasami Polska cudem uniknęła tego, żeby nie być włączoną w skład Republik Radzieckich. I to było w 20. roku, kiedy wojska Zachodniego Frontu, atakując Warszawę i przedtem, zanim stał się cud nad Wisłą, były przygotowane blankiety dla różnych instytucji nowego polskiego państwa. I tam szczególnie leżały blankiety wydrukowane, gdzie było napisane razem z tytulaturą polskiego CCK. Co by się stało, gdyby bolszewicy zajęli Warszawę? Ale jeśli w ogóle mówimy o sowieckiej ekspansji jako takiej, to ona zmieniała formy w zależności od tego, jaka była sytuacja na świecie i jaki był stopień rozwoju idei imperialnych w Rosji. Jak popatrzymy na lata 20., na ten deklaratywny internacjonalizm, jaki był w Związku Radzieckim, to nic nam nie mówi o imperialnej idei, ale ten internacjonalizm z pojęciem rewolucji światowej to była specyficzna reinkarnacja tych samych idei panowania nad światem, tylko na innych warunkach. Z nowymi, powiedziałbym, siłami i z nową podkładką ideologiczną. Oczywiście, jeśli mówimy o formie republiki w składzie Związku Radzieckiego, a Związek Radziecki w jakiś sposób w 22 roku skonstruował się jako pseudopaństwowość dla narodów, którzy wchodzili do skład Związku Radzieckiego, to były dwa poziomy pseudopaństwowości, nawet trzy. Pierwsza, Republika Związkowa, niby samodzielne państwo, które wchodzi w skład innego wielszego, z drugiej strony Republika Autonomiczna i mogły jeszcze autonomiczne obwody i okręgi. To trzecie, ale to wszystko jedno była pseudopaństwowość. To było jakby przekazanie narodom prawo do samostanowienia, które nabrało dziwnej formy, które dobrowolnie niby wchodzą do wielkiej aglomeracji z zapisanym w konstytucji prawem wyjścia, chociaż praktycznie to było nie do zrealizowania, ale jednak. I ta forma republik radzieckich również zmienia swoją treść ideologiczną, ponieważ deklaratywnego internacjonalizmu, tej rewolucji światowej, Stalin dochodzi do państw, do narodowej państwowości, czyli do nazizmu nawet. To nie jest to rodowe, co można zastosować do typu niemieckiego. Tutaj nie panowanie jednego narodu, a tutaj klasowość nakłada się na narodowość i to, co bolszewicy marzyli, żeby widzieć w narodzie radzieckim, tutaj jako naród radziecki, przyjaźń między narodami, którzy wchodzą do Związku Radzieckiego, są wielką narodowością, a wzięliby Polaków do tej narodowości, jak mówimy o okresie przedwojennym. 39 rok niby dawał taką szansę, ale to się nie mogło stać z innego powodu, bowiem sztywność i określoność umów z Niemcami oznaczałyby, że gdyby Stalin stworzył jakąś polską republikę, nawet radziecką, to byłoby to przeciwko Hitlerowi, to byłby postępek przeciw Hitlerowi. Na to Stalin nie mógł się zdecydować. Bo gdyby Polski pozbawiono państwowości, to było to podstawą podziału, który się odbył w ramach agresji w 1939 roku. Dlatego mówię, że radziecka ekspansja zmieniała forum. Teraz ostatni kraj, który stał się 17. republiką, to była Bułgaria. W listopadzie 1940 roku przyjechał do Niemiec. Kto to do Niemiec, żeby Bułgaria weszła w sferę interesów radzieckich i pytał naturalnie zgody Hitlera, żeby wojska radzieckie mogły wejść do Bułgarii, ale nawet Hitler w 1940 roku już był nie ten, w tym sensie już nie potrzebował Stalina. Nie potrzebował jego uzgodnień z nim o dalszym podziale świata i dał do zrozumienia, że
że zakończenie procesu z sowietyzacją i zajęciem Finlandii, no tym bardziej wyprowadzenia wojsk z Rumunii, żeby włączyć coś tam w sferę interesów Stalina, ale jednak pozwolił Stalinowi zająć Bułgarię. Hitler odmówił nawet bycia pośrednikiem w rozmowie z Turkami. Wszystko, co Mołotow przyniósł z Berlina, wszystko było zapisane na papierku i dyktowane na wydaczy Stalina w przeddzień tego. Wiemy, że ten wyjazd nic nie wyszedł, wiemy, co się stało później, ale kiedy wojna zbliżała się do końca i armia radziecka wchodziła do Europy, znów powstało pytanie, w jaki sposób będą zagospodarowywane te terytoria, na które wejdzie Armia Czerwona. Stalin dał do zrozumienia, że ta armia jest inaczej zbudowana, inna wojna, że tutaj przychodzi armia, gdzie przychodzi armia jakiegoś kraju, tam ustala porządki, nie wiem, zgodnie czy niezgodnie z nastrojami w danym kraju. Także Stalin postawił dosyć wyraźnie, to publicznie oczywiście niczego tego nie powiedział. W listopadzie 1941 roku, kiedy było niebezpieczeństwo nad Związkiem Radzieckim, to powiedział, my przyjedziemy z Armią Czerwoną i urządzimy te narody, a oni już sami sobie dalej z tym coś zrobią. Nic podobnego. Może sam się przekonywał w 1941, bo widział już jakieś widma tego, że czy wytrzyma Związek Radziecki nacisk Niemiec, ale kiedy przyszedł 1944 rok, to dla Stalina było oczywiste, że będzie sobie budował wszystko tak, jak on sobie wyobraża, ale forma ekspansji się zmieniła. Dla Stalina było ważniejsze tworzenie krajów, gdzie zachowane były elementy jak niby ich samodzielności, rzekomej samodzielności, ale przy tym Związek Radziecki wprowadzał zarządzanie, które oznaczało dyktowanie. Byli to i doradcy, i bezpośrednie podporządkowanie przywódców politycznych, partyjnych. Nie, ale żeby formalnie nie panować nad tymi krajami i nowe urządzenie związane z organizacją ONZ-u, to dawało Stalinowi nowe szanse, żeby dostawać masę głosów. Także dwie republiki, Ukraina i Białoruś, dostały przedstawicielstwo w ONZ-cie, także tam były również głosy satelitów z boku bloku wschodniego. Także sowieckie imperium rozszerzało się nie poprzez włączenie do swego składu narodów radzieckich, a poprzez przyłączenie krajów, które dostały pseudo taką na nazwę narodowej demokracji. Ale jednak cała ta historia jest związana z tym, że w istocie ta ekspansja i wpływ radziecki, włączenie krajów do orbity polityki radzieckiej, krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Azji, potrzebne było Kremlowi, żeby uzasadnić postulat teoretyczny, który oznaczał, że radziecka czy sowiecka rewolucja 17 roku, sowiecki eksperyment jest jedynym prawdziwą drogą rozwoju gospodarczo-społecznego kraju. Dlatego wszyscy powinni się do nas przyłączyć, wszyscy powinni chcieć się do nas dołączyć. A niedopuszczalne dla Związku Radzieckiego były rozmowy, że jakiś klan boku wschodniego może pójść swoją drogą. Skąd się wzięła doktryna Breżniewa? W czystej postaci. Doktryna, która nigdy nie była sformułowana przez samego Breżniewa, ale dostała taką nazwę, bo była ona akurat swego rodzaju przedstawieniem pewnych poglądów, które trafiły na łamy gazety Prawda, chyba nie wiem, 1938 roku, tam był duży artykuł Siergieja Kowaliowa, gdzie mówiono, że mówimy bronić każdego kraju socjalistycznego i wszystkie te kraje powinny tworzyć wspólne na pierwszym planie, a na drugim planie dopiero swoje. I ten fake, który się nazywał światowym systemem socjalizmu czy ruchem komunistycznym, dokąd przyciągano tych, kto jeszcze nie stał się, nie trafił w orbitę Imperium Radzieckiego, to jednak była dosyć silna i zauważalna siła na świecie, siła totalitarnego, tej jedności, która podlegała Moskwie, podlegania, bo ten temat jest interesujący i ważny, o którym mówiono tu o tym na konferencji.
Ale ostatnie, co chciałbym powiedzieć, to jednak dziwne, bo 1944-1945 rok. Czy można było zachować w tych stronach ustrój burżuazyjno-demokratyczny jak w Finlandii na przykład, czy w Austrii, w tej części Austrii, którą okupował Związek Radziecki? Ale te krany miały pewien neutralny status. Można było ich trzymać na poziomie krajów przyjaznych, przyjacielskich. Kiedy przeciwstawiano się Churchillowi z powodu jego wystąpienia, jego mowy, powiedział, że my chcemy mieć Polskę jako przyjazne nam państwo. No można było mieć na uwadze państwo burżuazyjne, ale w rzeczy samej tak nie było, bo sowietyzacja, czyli zmiana ustroju gospodarczego z nawiązaniem ustroju politycznego, to z punktu widzenia Stalina był proces nieodwracalny, który już nie pozwalał na przykład połączyć Niemcy Zachodnie ze wschodnimi, bo zupełnie inaczej było urządzone życie w tych dwóch częściach Niemiec do 1949 roku, co było naturalnym umocnieniem tego rozpadu, również z krajami socjalistycznymi. Dlaczego taka bolesna reakcja tego Stalina na kurs obrany przez Tita? Również tak te represje, bo z jednej strony była niepewność, że te kraje nie wybiorą innej drogi rozwoju, a z drugiej strony, że przeprowadzana była ta głęboka sowietyzacja, która potem nie pozwoli krajowi dosyć długo wybrać się z tego stanu, żeby stać się cywilizowanym. Drugi problem dyskusyjny, i na tym zakończę, czy można było wypaść z tej sowietyzacji. W końcu wszystkie kraje przeszły tę drogę i pozbyły się, i Polska stała się demokratycznym, rozwiniętym krajem, i wiele innych krajów, które wcześniej wchodziły do bloku sowieckiego, ale ten proces, jak wiecie na swoim własnym przykładzie, jest dosyć bolesny. I to jest ta opłata, którą kraje zapłaciły za wejście do radzieckiego totalitarnego bloku. I to jest wina Związku Radzieckiego, że zatrzymał rozwój wielu narodów i krajów na wiele lat. Już w 90-tych latach musiały wypełzać z tej przedziwnej sytuacji. Dziękuję. Ja nie będę tutaj reprezentował ukraińskiego punktu widzenia. Na moim miejscu może jakiś inny ukraiński historyk, jego punkt widzenia byłby inny, a ja reprezentuję tylko swój osobisty punkt widzenia, czyli Aleksandra Zajcewa. Zacznę od tego imienia w tym było dzieło, извините. Odnośnie 17 Republiki. Był taki pomysł, taki projekt. Wydaje się, że jeśli konkretnie, szczegółowo opracowany projekt, to nie wiem, ale idea była, czy pomysł. W dwóch postaciach, która z czasem się zmieniała. Te dwie postacie to idea Radzieckiej Republiki w kontekście rewolucji światowej, a drugie idea Republiki Radzieckiej w składzie państwa radzieckiego. Jeśli na początku było pierwsze rozumienie, to w końcu 30-tych lat już drugie. Na początku wśród bolszewików radzieckich i rosyjskich, ukraińskich i innych był taki pomysł, taka idea, jak się będzie rozwijała rewolucja światowa. W miarę zwycięstwa rewolucji socjalistycznej w tym czy innym kraju będzie się tworzyła Republika Radziecka, która będzie się przyłączała do Federacji Republik Radzieckich. Ja dodam, że kiedy na początku 19 roku ogłoszono Ukraińską Radziecką Republikę i ona przyjęła swoją konstytucję, w tej konstytucji było napisane, że z czasem Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka wejdzie w międzynarodową Republikę Socjalistyczną. Także tu była obecna ta idea rewolucji światowej i przyłączenie się do tej międzynarodowej rewolucji narodowych republik radzieckich, jedną z których powinna być Ukraina. Dopuszczam.
że coś podobnego myślano również odnośnie Polski, że jak w Polsce zwycięży rewolucja socjalistyczna, ustali się władza radziecka, to Polska Republika też dołączy do tej federacji. Nie przypadkiem, kiedy utworzył się Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich w 1922 roku, nie miał żadnego przywiązania geograficznego. Nie mówiono o rosyjskim związku. Pomysł był taki, idea taka, że Związek Sowieckich Republik Socjalistycznych wchodzą cztery republiki, jedna z których jest już federalna, ale w przyszłości będą mogły się przyłączyć i inne, i Polska, i dlaczego i nie, i Francja, i Niemcy, bo teoretycznie one też mogłyby wejść w skład Związku Sowieckich Republik bez jakiejkolwiek zmiany nazwy. Także to rozpatrywano w kontekście rewolucji światowej i jej rozszerzenia. Ale potem w ideologii komunizmu sowieckiego zaczyna przeważać idea imperialna. I ta anegdota, którą opowiedział Majski, powiedział to nie przypadkiem, bo Majski wyraźnie nie sam to wymyślał i śpiewał tak jak z głosem Stalina, że on teraz, Iwan, wyzdrowiał i teraz zabiera swoje dobro od sąsiadów. A Stalin w 1939-1941 zajmuje się jako kontynuator Imperium Rosyjskiego i miał ten pomysł odtworzenia Imperium Rosyjskiego co najmniej w granicach przed 14 rokiem. Także powinny w jej skład wejść nie tylko państwa nadbałtyckie, ale również Finlandia. I początkowo Stalin widocznie myślał również o przywróceniu części Polski w skład Imperium Rosyjskiego, które do 14 roku, bo znaczna część Polski wchodziła w skład Imperium Rosyjskiego. I nieprzypadkowo na początku planowano przeprowadzenie nie tylko Ukraińskiego Zgromadzenia Narodowego i Białoruskiego Zgromadzenia Narodowego, które rzeczywiście się zebrały w październiku 1939 roku po zajęciu przez wojska radzieckie tego, co nazywano Zachodnią Ukrainą i Zachodnią Białorusią, ale również Polskiego Zgromadzenia Narodowego, a potem zrezygnowano z tego pomysłu. Dlaczego? Mogą być różne skojarzenia, bo rzeczywiście Stalin był związany jakimiś umowami z Niemcami, chociaż w sekretnym tym protokole nie było jakaś mglista fraza, że kwestia tego, czy będzie, czy nie będzie jakiejś formy państwa polskiego, to pozostaje otwarty. Tak, umowa o przyjaźni. Tam już ta kwestia była rozwiązana inaczej. To jest Stalin postanowił zrezygnować z polskiego terytorium etnicznego i w zamian dostał Litwę. To było skorygowane. Także Stalin pragmatycznie zdecydował, że to zajmując polskie terytorium etniczne, będzie miał dużo więcej problemów niż korzyści z włączenia w skład Związku Radzieckiego. I tutaj rzeczywiście trzeba mówić o jakimś specyficznym sowieckim, imperialnym nacjonalizmie. Nie można chyba mówić o nazizmie, no ale nacjonalizm sowiecki jak najbardziej. Ten sowiecki nacjonalizm jako idea stworzenia faktycznie nowego narodu, jak zaczęli to nazywać już po wojnie, nową historyczną wspólnotą tego narodu radzieckiego, to była supernaród, supernarodowość, która stała się ważną częścią sowieckiej ideologii, a jądrem tej nowej sowieckiej nacji powinien być naród rosyjski, jako główny naród, jako Związku Radzieckiego i u Stalina, i w oficjalnej ideologii ten sowiecki nacjonalizm zaczął przeważać. Ale bieda w tym, że do końca istnienia Związku Radzieckiego ten dylemat, czym jest Związek Radziecki, czy jest to pierwsze państwo socjalistyczne, które kontynuuje w jakiś sposób ideę światowej, proletariackiej rewolucji światowej, jest na drodze komunizmu i socjalizmu, czy jest to kontynuacja Imperium Rosyjskiego.
I to myślenie imperialne ciągle wchodziło w sprzeczność z internacjonalizmem i ideą solidarności proletariuszy, komunistów, chociażby wspomnimy konflikt z Chinami. Chiny się obraziły na Związek Radziecki, kiedy w konflikcie z Indiami Związek Radziecki nie poparł Chin. I chińscy komuniści mówili, jakże tak, Związek Radziecki poparł burżuazne Indie, ale nie poparł socjalistycznych Chin, bo z punktu widzenia imperialnych i geopolitycznych interesów Związku Radzieckiego poparcie komunistycznych Chin w konflikcie z Indiami nie wchodziło w skład tych interesów. To, co chciałbym powiedzieć o tej pomyśle 17 Republiki, która rzeczywiście była rozpatrywana, ale na początku w kontekście rewolucji światowej, a potem w kontekście imperialnym. Swoją drogą największe szanse 17 czy 16 Republika miała Finlandia. W tym samym czasie, w czasie wizyty Mołotowa w Niemczech, on ciągle starał się wywalczyć od Niemców konkretnych uzgodnień. I w pakcie Ribbentropa, że Finlandia wchodzi w sferę zainteresowań Związku Radzieckiego, czy pozostaje w mocy, czy nie. I Hitler w zasadzie się zgodził, bo powiedział, że no opinia publiczna Niemiec skłania się w stronę Finlandii, bo opór Finlandii wywarł współczucie w niemieckim narodzie. Powiedział tak, proszę wybaczyć, powiedział tak, że teraz nie jesteśmy zainteresowani tym, żeby w Europie trwał jakiś konflikt wojenny. Wszystko się uspokoiło, wszystko jest w porządku, dlatego wojna Związku Radzieckiego przeciwko Finlandii jest sprzeczna z interesami III Rzeszy. Dodał jeszcze, że my nie odmawiamy tych uzgodnień. W każdym razie Związek Radziecki ustami Mołotowa postawił pytanie, że uzgodnienia powinny być wykonane i Finlandia powinna wejść w skład interesów rosyjskich, sowieckich i w czasie fińskiej wojny już był tam rząd sformowany, o którym potem zapomniano, kiedy wojna się skończyła i zawarto umowy. Wracając do tego, co mówiłem wczoraj, w tych stosunkach Związek Radziecki i Polska we wszystkich tych kolizjach, które miały miejsce w latach 20. i 30., był jeszcze trzeci, znacznie mniej ważny gracz, który starał się wpływać na wydarzenia i nawet w czymś wpłynął. Ten trzeci gracz to komunizm ukraiński, komuniści ukraińscy, którzy ciągle stawiali kwestię tego, że odnośnie tych sowiecko-polskich stosunków powinien być rozwiązana kwestia ukraińska. Co to znaczy kwestia ukraińska? Czyli Ukraińcy, którzy znaleźli się na terenie Polski, w składzie Polski. Ten na początku bolszewicy w ogóle nie wiedzieli, co robić z Galicją, czy ją włączyć do sowieckiej Ukrainy, czy stworzyć osobną Republikę Galicyjską. I kiedy w 20 roku stworzono Galicyjską Republikę Sowiecką, to też nie było to kwestią, bo uznawano osobne państwo galicyjskie, przy czym równoprawnymi tam powinni być i Ukraińcy, i Polaki, i Polacy, i Żydzi. Czyli przyłączenie do sowieckiej Ukrainy nie było nawet o bezpośrednim włączeniu mowy, ale ukraińscy kumaniści, przy czym ci, którzy pochodzili z lewego skrzydła ukraińskiego ruchu narodowego, ciągle nalegali na to, żeby Galicja i wszystkie zachodnie ziemie ukraińskie, Bukłakowina, Zakarpacie, że powinny wejść w skład Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. I jako pierwsi podnieśli te kwestie nie bolszewicy, a ukraińscy SRS, a SR-owcy. Właśnie oni byli inicjatorami w 19 roku stworzenia Komunistycznej Partii Wschodniej Galicji, która powstała w Stanisławowie. I ci lewicowi eserzy worobiści, którzy potem nazwali się Ukraińską Partią Komunistyczną Worobistów, mieli program stworzyć w Galicji Komunistyczną Partię Galicji Wschodniej, która będzie walczyła o przyłączenie Galicji do Ukrainy Radzieckiej. I nieprzypadkowo organ drukowany
który istniał w Stanisławowie, który był stolicą Zachodniej Republiki Ludowej. Tam była hasła: nie proletariusze wszystkich krajów, łączcie się, jak w socjaldemokratycznych i komunistycznych wydaniach, a w walce znajdziesz swoje prawo. A rosyjscy koledzy dobrze wiedzieli, że to było hasło SR-ów, socjalistów, rewolucjonistów, a nie marksistów, bolszewików. I ta nacjonalno-komunistyczna tradycja w określonej mierze istniała i w Partii Komunistycznej Ukrainy Zachodniej do końca lat 20. i w Komunistycznej Partii Bolszewików Ukrainy też trochę dłużej, do 1933 roku, tylko na początku byli tam jej nosicielami ci żeborodbiści, którzy wlili się w Komunistyczną Partię Ukrainy, a potem głównym nosicielem tych idei był Nikolaj Skrypny, on był starym bolszewikiem, ale jednak też nosił się z tą ideą, z tym pomysłem, a to polegało na tym, że Ukraina powinna iść do komunizmu, ale nie tą samą drogą co Rosja, nie jako część Rosji, a jako samodzielne sowieckie państwo, które wchodzi w skład federacji z takim samym samodzielnością, z innymi republikami, ale ma swoją specyfikę narodową i najważniejsze, że to państwo powinno połączyć wszystkie ziemie ukraińskie, czyli zrealizować jedno z zadań ukraińskiego ruchu narodowego. A to zadanie, jak ją rozpatrywali nacjonaliści, było podwójne: osiągnięcie swojej państwowości i osiągnięcie osobowości wszystkich ziem ukraińskich. I komuniści nalegali, żeby wywalczyć od polskich komunistów, czeskich komunistów, rumuńskich komunistów uznania tego, że ukraińskie etniczne ziemie, które wchodzą w skład tych państw, powinny się dołączyć do radzieckiej Ukrainy. I Komintern to przyjął i on wywalczył od Komunistycznej Partii Robotniczej Polski uznanie tego hasła przyłączenia sowieckiej zachodniej Ukrainy do Ukrainy radzieckiej. I to istniało do 1931 roku, kiedy ten nacjonalny komunizm ukraiński był rozgromiony w Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Tam zaczęto tam gnębić, to hasło było zdjęte, bo po prostu w zachodniej Ukrainie zaczął on tracić swoją popularność. To znaczy, uważałbym, że ten aspekt narodowy, który istniał w Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, żeby tego nie odrzucać, bo istnieje taka tendencja w polskiej historiografii rozpatrywania Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi tylko jako organizacje terytorialne, które niczym się nie różniły od pozostałej Komunistycznej Partii Polski. To nie do końca tak i starałem się to wykazać w swoim referacie. I ostatnie, co chcę powiedzieć, to w jaki sposób te właśnie struktury starały się wykorzystać w celach wywiadowczych. Szerzej postawiłbym te kwestie w celach wojskowych. Tak, Związek Radziecki ciągle szukał w Polsce grupy, na której mógłby oprzeć się w przypadku wojny. Przy czym te grupy nie sprowadzały się tylko do ruchu komunistycznego. W latach 20. było takie, nie wiem co, ustalenie, że wszystkie grupy polityczne, które walczą przeciwko państwu polskiemu i otwarcie nie występują przeciwko państwu sowieckiemu, są naszymi potencjalnymi sojusznikami. Biuro Polityczne KPBU w końcu 25 roku przyjmuje rezolucję, że pracować w sensie ukierunkowania ukraińskich grup nacjonalistycznych na orientację na Związek Radziecki. To jest nacjonalizm ukraiński, nie był uważany za głównego wroga. Jeśli walczy przeciwko polskiemu państwu, to trzeba go zrobić sojusznikiem. Co więcej, mało o tym się mówi, ale ukraińska organizacja wojskowa, która była poprzedniczką organizacji ukraińskich nacjonalistów, przez jakiś czas otrzymywała finansowanie od bolszewików, nawet liczba jest znana, $400, nie wiem tylko za jaki okres. Chyba za miesiąc, jeśli porównać z takim samym finansowaniem dla robotniczo-chłopskich.
i dostarczali bolszewikom informację wywiadowczą. Do 1929 roku istniało niepisane porozumienie o nieagresji między tym ukraińskim podziemiem przyszłej tej organizacji nacjonalistycznej i bolszewikami, w tym i KPZU. I od 1922 roku między nimi zajmuje się tylko walka, z każdym rokiem coraz bardziej ostra. Dlaczego? Dlatego, że i Partia Komunistyczna Zachodniej Ukrainy traci swój charakter nacjonalistyczny. I dla Ukraińców mieszkających w Polsce staje się zrozumiałe, że ich oczekiwania, że ukraińska, sowiecka, socjalistyczna republika ma zarodek przyszłego narodowego, państwa narodowego, okazała się iluzją. I że ta ukraińska sowiecka republika stopniowo przekształca się w część Imperium Radzieckiego Sowieckiego. I wtedy zaczyna się ukraiński nacjonalizm we wszystkich jego wydaniach, który jest ogłoszony jako główny wróg. I ta stawka na aspekty nacjonalne, narodowe w komunizmie jest zdejmowana i wszelkie przejawy nacjonalistyczne w Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, które wcześniej były odbierane jako należne i z tym się godzono, teraz okazały się być wrogie. Jest stawka, jest zrobiona na to, że trzeba je pognębić. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, w ten sposób mniej więcej wyczerpaliśmy to, co mieliśmy do powiedzenia. Mam nadzieję, że tak jak ja, tak i Państwo dowiedzieliście się czegoś nowego z tego, co mówili panowie Aleksandr Zajcew, Nikita Pietrow, Andrzej Chojnowski i Andrzej Paczkowski. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Teraz poprosiłbym może, nie wiem, Elżbietę Kowalczyk i Konrada Rokickiego, żeby zamknęli konferencję. Mam pomagać? Dziękuję Państwu za udział w konferencji, która uświetniła naszą konferencję. Mam nadzieję, że Państwo, tak jak Pan Profesor powiedział, coś nowego wyciągnęli, wyniosą z tej konferencji jakieś nowe wiadomości i na to liczą, szczerze powiedziawszy. I mam nadzieję, że do następnych takich spotkań i do rozmów nie tylko między sobą historyków polskich, tylko też rozmów z historykami z innych państw po prostu. Bo należy rozmawiać, należy dzielić się doświadczeniami. Dziękuję bardzo. A mnie pozostał bardzo miły obowiązek podziękowania Eli Kowalczyk i Konradowi Rokickiemu, ale także Tomaszowi Łabuszewskiemu, Kazimierzowi Krajewskiemu. Nie chcę pominąć nikogo z koleżanek i kolegów, którzy pracowali przy tej konferencji, Iwonie Spałek, którzy tym osobom, które przy tej konferencji... Komu? A, Indze jeszcze, tak. Także tym osobom, które tu rzeczywiście do tego przyłożyły się solidnie. Bardzo dziękuję, a Państwu dziękuję za uwagę. Do widzenia. Dziękuję.